Jestem teraz w Willi Oksza na wystawie początków narciarstwa tutaj w Zakopanem, w Tatrach. Ta wystawa jest organizowana przez Muzeum Tatrzańskie. Chcę Państwu opowiedzieć troszeczkę o początkach narciarstwa w Zakopanem i w ogóle o początkach narciarstwa, bo tutaj, tak jak już Państwu mówiłem, nie tylko Zakopane było prekursorem narciarstwa tutaj w regionie, ale ogólnie na świecie. Tutaj turystyka bardzo wcześnie się zaczęła. Ostatnio byliśmy na Przełęczy i mówiłem Państwu o Klimku Bachledzie, a tutaj są właśnie jego narty. To był jeden nie z pierwszych przewodników tatrzańskich, ale jeden tutaj z najważniejszych takich słynnych przewodników jeszcze w XIX wieku. I tutaj mamy właśnie jego narty. On na tych nartach zjeżdżał na pewno w tym samym miejscu, gdzie my zjeżdżaliśmy. I popatrzcie, na jakim sprzęcie w tych czasach ludzie się poruszali w trudnych miejscach bardzo, bardzo technicznych. To były narty, już rok temu mówiłem o starych nartach, o ewolucji nart na świecie. Te narty mieliśmy wtedy, znaczy ludzie mieli krótkie buty, tak jak ja dzisiaj mniej więcej, skórzane. I to było wiązanie, po prostu wkładaliśmy tak tutaj buta, no i podnosiła się pięta. I się jeździło wtedy z jednym kijem. Tutaj mamy przykłady kijów takich. Pozwolę sobie wyciągnąć jeden z tych kijów, bambusowy, bo bambus był lekki, nie? Wtedy jeszcze nie było karbonów czy różnych innych rzeczy. Z takim szpikulcem. No i jeździło się techniką taką, dosyć powiedzmy telemarkową, że się hamowało z jednej strony. I potem się przekładało kij i z drugiej strony tak się hamowało. Na pewno Państwo mogą coś takiego zobaczyć na starych filmach w internecie. Bardzo się cieszę, że mogę taką ciupagę Państwu pokazać, bo to jest właśnie prawdziwa ciupaga górali, takich górali, którzy chodzili po górach. Nie górali gdzieś z dalekich, płaskich terenów, tylko górali, którzy po górach chodzili. Po pierwsze, ona była używana oczywiście jako czekan, można było chodzić po górach, zasekurować się. Po drugie, można było też tą ciupagą pracować. Można było wykopać, nie wiem, co było do wykopania, jakieś, nie wiem, ziemniaki, czy rośliny, czy korzenie na przykład, bo też z korzeni się dawniej robiło alkohol. No i oczywiście jest strona tutaj, którą się używało jako siekiery, żeby ścinać drzewa. No i moi przodkowie, pradziadkowie pracowali właśnie z takimi właśnie ciupagami. I powiedzmy, że to był ich jedyny przyrząd, który mieli całe życie przy sobie i tym przyrządem pracowali, budowali nawet domy i różne inne piękne rzeczy tutaj w Zakopanem i w Tatrach. Jak Państwo znają narciarstwo, nie wiem, czy Państwa tutaj nic nie szokuje. Te narty wszystkie nie miały kantów w ogóle, to były po prostu deski i na pewno na tych deskach, ja jeszcze nie próbowałem, ale chciałbym spróbować na takich nartach kiedyś pojeździć, bo to na pewno musiało być mistrzostwo, żeby zjechać z jakiejś góry na takich nartach. Wracając do naszej przygody skiturowej, tutaj mamy prawdziwe, oryginalne foki, tak jak Państwu opowiadałem. Właśnie tutaj jest skóra foki przyczepiona dwoma paskami do narty i w ten sposób ludzie się poruszali na nartach w górach, tak jak my to robiliśmy. A tutaj mamy piękną akwarelę Rafała Marciewskiego. Mój dziadek zrobił sobie właśnie, jakby młody, takie nartki właśnie Andrzej Bachleda, ale to nie są jego narty, bo mój dziadek się urodził w 1922 roku, a te narty są z samego początku XX wieku. Poza tym są numerowane, także one były robione na pewno w jakimś warsztacie. Mój dziadek sobie takie narty zrobił, jakby mały, bo strasznie chciał jeździć na nartach, a jego dziadek go złapał właśnie z tymi nartami i mu je porąbał i powiedział, że narty, narciarstwo to jest dla panów, a on ma się zajmować robotą. Ale ponieważ mój dziadek jest taki jak ja, znaczy był uparty, jeszcze raz sobie zrobił narty z beczki i zaczął jeździć na tych nartach, no i został kiedyś mistrzem Polski. Tutaj w Zakopanem urodził się taki
chłopak, który był sierotą, mieszkał na głodówce, to jest, nie wiem, w kierunek Słowacji, tutaj wszędzie jest Słowacja naokoło, nie będę, na głodówce mieszkał właśnie chłopak, który się nazywał Mikie Brun. I ten chłopak bardzo dobrze jeździł na nartach. On się urodził z początkiem wieku i wyjechał dosyć szybko do Francji, do Chamonix, bo kochał narty, kochał alpinizm, był wyjątkowo odważny człowiek. I tam w Chamonix Mikie Brun, który był wspaniałym narciarzem, zaczął uczyć Francuzów na nartach jeździć. I on tam szkolił wspaniałych narciarzy, notabene James Couté, który był mistrzem świata i też mistrzem Francji, wspaniałym narciarzem. I James Couté z kolei był w Zakopanem na mistrzostwach świata, to były mistrzostwa świata przed wojną, chyba ostatnie przed wojną mistrzostwa świata, na których mój dziadek deptał stok. I James Couté wywrócił się przy moim dziadku, złamał nogę, dosyć źle tą nogę złamał. Mój dziadek podbiegł do niego, żeby mu pomóc, ale mój dziadek zobaczył przy okazji, że Francuzi robili taką dziurę tutaj i wiązali sobie pięty paskiem skórzanym, bo wtedy skóra była używana jako sznurki i stąd Francuzi mieli pięty przyczepione do nart i jeździli szybciej. Mój dziadek sobie to sam zastosował i tak wygrał Mistrzostwa Polski. Także to taka właśnie kontynuacja historii. Mikie Brun wyjechał z Zakopanego do Chamonix i nauczył tam James Couté jeździć na narty, który przyjechał do Zakopanego i mój dziadek się od James Couté czegoś nauczył. A sam mój dziadek po wojnie pojechał znowu do Chamonix na pierwsze dni międzynarodowe i tam dojechał chyba 21, a James Couté, ja miałem szczęście go poznać, jak już był bardzo stary.